Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, witam w kolejnym odcinku magazynu Zza Kołka. Szanowni Państwo, drogi coraz ciaśniejsze, nasza jazda również bywa bardzo stresująca, sytuacje na drogach bardzo różne, różnie możemy również reagować. Piątek po południu, godziny szczytu w naszym mieście, sytuacja, jaką Państwo za chwilę zobaczą, no lekko mówiąc, karygodna. Sytuacje oczywiście takie mogą się zdarzać. Wina jest zarówno jednego kierowcy, jak i drugiego. Wszystko mogłoby się zakończyć zwykłym gestem ręki. Zakończyło się tak, jak Państwo za chwilkę zobaczą. Zapraszam na film. W tej godzinie serwis drogowy Radia 5, który gorąco polecamy wszystkim kierowcom i nie tylko, a muzycznie... A specjalnie dla Państwa poprosiłem o krótki komentarz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa serdecznie. Panie Naczelniku, no widzieliśmy film, prawda? Proszę o właściwy komentarz do niego. Kierujący samochodem Renault w dniu 29 września 2017 roku, jadąc ulicą Kościuszki na rondzie, nie ustąpił pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Zajechał drogę dla kierującego samochodem Fiat Panda. Doszło do bezpośredniej takiej jakby konfrontacji pomiędzy tymi uczestnikami, sygnałów dźwiękowych i tak dalej. Następnie kierujący udali się w kierunku ulicy Reja. No, doszło do niewymownego gestu jednego z uczestników ruchu drogowego kierującego Renault. Następnie też zatrzymali się na skrzyżowaniu ulicy Reja, gdzie kierujący samochodem Renault, tak jak widzieliśmy, podszedł do kierującego samochodem Fiat Panda, tam go delikatnie prawdopodobnie dotknął, zaczęła się szarpanina. No i w wyniku tego zdarzenia uszkodzeniu uległa dla tego kierującego kurtka, odzież zewnętrzna, tak jak zeznał ten pan. A czy poszkodowany zgłosił się do Państwa? Kierujący samochodem Renault, widząc nagranie w internecie, zgłosił się do nas, do Komendy Miejskiej w Suwałkach i złożył obszerne wyjaśnienie dotyczące tego zaistniałego zdarzenia. No wina oczywiście kierowcy Renault. Zagrożenie dla ruchu, zajechał drogę, prawda, ale czy samodzielnie można wymierzać sobie karę w ten sposób, jak to widzieliśmy?
No oczywiście, że nie. No, za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ten kierujący Renault odpowie oczywiście z artykułu 86 Kodeksu Wykroczeń podczas właśnie tej zmiany pasa ruchu. Również za artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń odpowie za zakłócanie ładu i porządku publicznego. Ten ostatni artykuł mówi o tym niewymownym geście? Tak, o tym niewymownym geście oraz bardziej w sumie o tym momencie, gdzie podszedł do tego kierującego z samochodu Fiat Panda. Rozumiem. A czy ze swojej praktyki na naszych drogach dochodzi do takich zdarzeń częściej? Powiem szczerze, że w ostatnim okresie bardzo mało było takich zdarzeń drogowych z udziałem właśnie takich kierujących, agresywnych kierujących. Nie polecam oczywiście takiego zachowania, bo są w związku z tym wymierzane konsekwencje karne oraz konsekwencje kodeksu wykroczeń. Wszyscy jesteśmy kierowcami takich zdarzeń. Im więcej jeździmy, tym więcej widzimy i może nam się przydarzyć. Jedna dobra rada, nie wolno samemu, tak? Wymierzać kary, tak, oczywiście. Nie można samemu wymierzać kary, trzeba wiadomo, najlepiej zachować spokój i zrozumienie jednego, drugiego kierującego. Choć coraz częściej, coraz ciężej nawet też nam to przychodzi, prawda, bo ruch coraz większy i tych sytuacji też jest coraz więcej, prawda? Tak, ruch jest bardzo duży, należy, wiadomo, pohamować te swoje emocje i jechać zgodnie z przepisami i zachowywać się jakoś bezpiecznie, kulturalnie na drodze. I to polecamy wszystkim kierującym. Również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Szanowni Państwo, tak jak Państwo słyszeli, wszystkie nasze poczynania na drodze mają odzwierciedlenie w przepisach, czy drogowych, czy prawa cywilnego. Dlatego zanim wybuchniemy, zastanówmy się do końca, czy na pewno aby warto, czy nie lepiej załagodzić taką sytuację jakimś miłym gestem. A tak dla odmiany troszeczkę filmików ze świata. Zapraszam. Oczywiście z tych filmów również nie bierzmy przykładów. To było tak na rozluźnienie. Tymi słowami kończę dzisiejszy magazyn. Zapraszam do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.